Jakie są wnioski po wywiadzie Takera, a więc amerykańskiego dziennikarza z Putinem? Wywiad, który trwał blisko 2,5 godziny. Specjalnie dla Was przesłuchałem ten wywiad. No i przedstawię tutaj wnioski, tak? Co chciał w ten sposób Putin ugrać? No, przedstawiając też fałszywe tezy, fałszywą historię. Dzisiaj jestem też ciekaw na ten temat, co sądzicie. Dzisiaj na ten temat porozmawiamy o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę. Do góry pod tym filmikiem. Kliknij w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zarekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat wywiadu Takera z Putinem, no i tutaj wywiad, który trwał 2,5 godziny, bardzo obszerny, tak naprawdę, wywiad specjalnie dla Was przesłuchałem ten wywiad. No i jakie są tak naprawdę wnioski? Oczywiście Putin tutaj zakłamywał historię, tradycje, tak zakłamywał też historię, jeśli chodzi o II wojnę światową, robił to praktycznie pod kątem siebie, pod kątem po prostu Rosji. Natomiast yy, można wysunąć tak wnioski na kilku płaszczyznach. Wnioski, na przykład, jeśli chodzi o formę, dyspozycję samego Putina, który pojawił się publicznie, yy, no i wcześniej media mówiły, że on tam ciężko choruje, ma nowotwór, wkrótce umrze i tak dalej. Yy, nic na to nie wskazuje, to jest jakby, no, ale to zaraz rozwinę te wątki. Druga kwestia to przyszłość, na przykład dla Polski, czy Polska zostanie zaatakowana przez Rosję, chociaż nigdy nie ma gwarancji e, z tej rozmowy. Trzecia kwestia, yy, Putin tak naprawdę, Tutaj obalał y, praktycznie kwestie historyczne dotyczące Ukrainy. Jakby tworzył, że Ukraina została stworzona, została wymyślona przez y, tutaj Lenina i tak dalej. Że to jest fałszywy twór. Czyli jakby oczywiście jest to fałszywe wszystko to, co mówił po prostu Putin, ale jakby bronił tego, że ta, ten atak praktycznie Rosji na Ukrainę, to tak naprawdę nic nie się nie stało, tak, jakby po prostu chciał w ten sposób przekonać opinię publiczną, chociaż wiadomo, że tej opinii po prostu publicznej w ten sposób nie przekona. Tak, jakby odwoływać się do historii, odwoływać się praktycznie tutaj do historii. Natomiast i, i kolejny wniosek też jest taki i to, że to jest ciekawa sprawa, że po prostu taki wywiad przeprowadza dziennikarz amerykański, wywiad ten trwa praktycznie 2,5 godziny, tak, że tutaj po prostu pozwala swobodnie wypowiadać się Putinowi, często bardzo długo, tak, jako dziennikarz powinien pewne kwestie już uciąć, a on praktycznie Putin tam monolog prowadzi przez 20 czy 30 minut, tak, jakby Tucker po prostu zamiast płynnie, swobodnie prowadzić ten wywiad i też odnosić się do konkretnych wypowiedzi, no to on po prostu, no Pytanie jak był przygotowany, jak po prostu to wszystko prowadził? Natomiast tak, zacznijmy tutaj od, od chyba najważniejszej kwestii. Czy z tego wywiadu mogliśmy się dowiedzieć, że Putin, Rosja zaatakuje Polskę? Nie, nic na to nie wskazywało, tak? Eee, jakby po prostu to nie oznacza, że Putin nie zaatakuje Polski. Oczywiście ja potępiam to, co robi Putin, potępiam to, co robi Rosja. Natomiast Putin tam mówił, że jeżeli po prostu tutaj tak eee, Polska by zaatakowała Rosję, czy NATO by zaatakowało Rosję, to Rosja by musiała się bronić. Pamiętajmy, że on tak samo mówi w kontekście Ukrainy, że Ukrainy nie zajmie. A Ukrainę po prostu teraz tak prowadzi wojnę, atakuje Ukrainę. Więc takie zapewnienia nie są po prostu dla nas żadnym. Nie, nie są dla nas po prostu żadnym, nie są w ogóle dla nas wiarygodne. Tak, jak ktoś powie, no nie, nie ma co się zbroić w Polsce, bo przecież Putin powiedział w wywiadzie, że nie, że nie zaatakuje Polskę, tak? O niczym nie świadczy to niczym praktycznie tutaj nie świadczy. Tak? Natomiast kolejna sprawa, to jest sprawa tutaj to, co więc po prostu kwestia wyglądu, Zewnętrznego tutaj Putina, bo często się mówiło, że po prostu Putin ma swego sobowtóra i niewątpliwie może mieć swego sobowtóra. Jakieś ja przedstawiłem taką historię. To po prostu nawet jest na YouTubie Taki film, gdzie Putin spotykał się po prostu z ludźmi z tej Rosji. Były po prostu tam telekonferencja, po prostu wideorozmowy. No i był tam po prostu jakiś człowiek, który był no tak podobny, łudząco podobny tutaj do Putina, tylko miał inny głos, tak? Nawet że sam Putin na to spojrzał to aż się zdziwił, ten człowiek był aż tak po prostu łudząco podobny. Natomiast tutaj mogliśmy zobaczyć rzeczywiście Putina, tak, który występuje przez 2,5 godziny, raczej to jest mało prawdopodobne, że był, był tam sobowtór. No i teraz tak, mówiło się dużo o jego stanie zdrowia, że on choruje, że choroba nowotworowa, tak, raka krwima i tak dalej, że on ma już ponad 70 lat. Przez długi czas nie będzie prowadził tą wojnę, i tak dalej. No, powiem w ten sposób. Na podstawie tego wywiadu, wywiad, który został udzielony w 2024 roku, nic na to nie wskazuje. Widać, że po prostu Putin jest w bardzo dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, jak na jego wiek i na, jak na te spekulacje, które po prostu pojawiają się w mediach. Oczywiście ja nie jestem lekarzem, że po prostu tak może mieć jakąś tam bogatą kartę chorób, i tak dalej, ale na podstawie tego, przede wszystkim tak się chodzi o mentalnie, po prostu. No, gada po prostu to kłamstwa, tak, z okomuje historii, ale nie ma żadnych objaw demencji, tak, jakichś po prostu problemów z pamięcią i tak dalej, więc tutaj y, rzeczywiście prezentował się po prostu on y, jak na swój wiek, jak na człowieka, ja, tak, w swój wiek po prostu, ja nie mówię to, co on mówił, tylko po prostu oceniam go z, jakby z boku, tak, z, pod kątem zdrowia fizycznego i psychicznego, że jakby na nic nie chorował, tak, jedynie co co on po prostu nogę, kolano po prostu przyciągał do siebie, tak, no. To może świadczyć o dwóch kwestiach. Z tym kolanem też to, to zauważyłem wielokrotnie, jeśli chodzi o wywiady, albo po prostu Putin ma jakieś problemy z kolanem, nie jakieś operacje, te, te, te operacje nie do końca mu po prostu pomogły, to kolano go gdzieś tam boli, jak siedzi po prostu właśnie. Albo to jest kwestia krążeniowa, tak, że po prostu przyciąga tą nogę, może mieć jakieś tam problemy z krążeniem, tak, i właśnie jakby tą, no ale on chyba zawsze jedną nogę, tak kolano po prostu przyciąga. No więc to jest jakby, czyli patrząc z, z boku, tak, na wygląd zewnętrzny i Fizyczny i po prostu tak się opowiada, mentalny, psychiczny, to, to nic, żadne nie, nie skazywałoby to na jakąś chorobę. Oczywiście, tak, ja się nie zgadzam z tym, co on mówi, to, co po prostu robi Putin, to jest złe i niedobre, tylko tak, po prostu oceniamy tutaj z boku to. Tak, jakby po prostu, na, jak, jeśli chodzi o przez pryzmat, tak, no bo pojawiały się protki, że on jest chorowany, że jeszcze już mu niewiele życia po prostu pozostało. Czy to nie było takie dawanie cienia nadziei dla po prostu obywateli Ukrainy, który, którzy po po prostu w dużej stopniu musieli opuścić kraj przed wojną i jakby takie pogłoski czy plotki na temat tego, że Putin wkróc, wkrótce umrze, miał być dla nich nadzieja, że wkrótce ta wojna się zakończy i oni wrócą do Ukrainy, tak? No i kolejna sprawa, no oczywiście zakomowanie historii, zakomowanie praktycznie tutaj e, tradycji, odwoływanie się do dru II wojny światowej, odwoływanie się do tego, że Ukraina była tworem Lenina, że po prostu tutaj tak e, w Warszawie zależy praktycznie na tym, żeby e, tutaj tak na, na Ukrainie, i tak dalej, bo to jest po prostu fałszywy twór, fikcyjny, praktycznie twór, oczywiście kłamstwa, kłamstwa, jeszcze raz kłamstwa strony Putina, ale jakby on budował taką narrację Putin i Rosja, że oni nie atakują innego państwa niepodległego, tak, tylko oni przywracają jakby Ukrainę, Rosji, to, co po prostu im się niejako należy, tak, w ten sposób, że oni nie dokonują podboju, jeśli chodzi o krabież, jeśli chodzi o podbicie praktycznie ziem, tak, bo jakby historia na zawsze po prostu uczy, że no mamy jakieś przywódcę, tak, bo Hitler, tak, on chce podbić cały świat, on chce być hegemonem, tu jest jego po prostu, tak, on chce mieć cały świat po prostu u swoich stóp, a tutaj, tak, zresztą po prostu Putin cały czas tutaj nie Nazwywa tego wojną, tylko po prostu operacją wojskową, i tak dalej. Ten sprytnie, skrzętnie po prostu tej używa tej terminologii. Pojawiła się też tam kwestia praktycznie tutaj tego człowieka, który został zatrzymany o szpiegostwo. Yy, tak, tam był, był jakiś amerykański dziennikarz, jakiś amerykański analityk. No i Putin powiedział po prostu, że yy, ten człowiek zostanie później po prostu wymieniony, tak, yy, że na przykład z jakiegoś szpiega, który rosyjskiego, który został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Natomiast ja tam czytałem kiedyś te informacje na temat tego człowieka, który został zatrzymany w Rosji, to prawdopodobnie by człowiek, który zbiera jakieś dane analityczne, nic nie wskazuje na to, żeby był szpiegiem. Jego po prostu, jemu od razu przydzielili, że on jest szpiegiem, tak, i były tam po prostu, tak, manifestacje, protesty, żeby go uwolnić i tak dalej. No, ale Putin go trzyma, tak, jakby na zasadzie jeden za jeden, po prostu jak w przyszłości wy, będzie chciał po prostu go mieć na jakiegoś innego szpiega, na przykład szpiega rosyjskiego znajdującego się w Stanach Zjednoczonych, tak. Więc... Tutaj rzeczywiście bardzo długi wywód, bardzo długa praktycznie ten wywiad, 2,5 godziny na temat praktycznie Putina. Ale z tego wywiadu też nie dowiedzieliśmy, kiedy potencjalnie ta wojna, jeśli chodzi o Ukrainę, zakończy się. Czy Putin zaatakuje kolejne państwa, czy dojdzie do wybuchu wojny Rosja kontra NATO, tak. Więc tego się tutaj rzeczywiście nie, nie dowiedzieliśmy. Ale też no ciężko jest przewidzieć to, bo tutaj jeszcze mamy kwestię, jeśli chodzi o Bliski Wschód, konflikt po prostu, tak. I zaangażowanie tutaj, tak pewnie Rosja sama, Putin może mieć pewne po prostu tak projekcje dotyczące przyszłości, ale nigdy nie wiadomo też jak się rozwinie cała sytuacja na Bliskim Wschodzie i ewentualna pomoc zaangażowanie Rosji, tak na przykład jeśli chodzi o pomoc Iranowi czy po prostu Rosja ruszy na pomoc Iranowi i tak dalej no więc tak to właśnie wyglądało mało dla nas jest wniosków, mało dla nas praktycznie jest tutaj esencji. Wydaje mi się, że ten wywiad dużo nie wniósł, wydaje mi się, że więcej można byłoby po prostu odczytać czy dowiedzieć się na przykład po wypowiedziach Ławorowa, a więc ministra spraw zagranicznych, tak, bo on jednak mniej więcej wie po prostu jak ta polityka zagraniczna Rosji jest nakreślona, najbliższy czas, najbliższe miesiące i tak dalej. Między wierszami można więcej odczytać z Ławorowa niż samego praktycznie Putina, a który często odwołuje się do historii i tak dalej po prostu i to, tak. No więc Jestem ciekaw, na ten temat sądzicie to wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, czy macie?